Witam, tu Aristeo. W wyniku działań wojennych Bodix został ranny i na 8 dni został wyłączony z działań wojennych. Przebywa w szpitalu. Skończyła się autopsja jednego z obcych. Widzę, że jest strasznie odporny, szczególnie na ogień. Tak. Tak sobie myślę, żeby skończyć badania nad technologią laserową, dlatego będziemy się na razie skupiać na tej dziedzinie. Chociaż jako wyposażenie to chyba niespecjalnie mi się przyda, żeby to produkować. O, wyprodukowali Minshieldy. W sumie potrzebuję dużo rzeczy, ale na razie tylko te granaty usypiające. I może chemiczne. Tak. I teraz ilości. No tu trochę więcej. A tu może mniej. Tak. Czołg może opuścić pokład, a w to miejsce pojawią się żołnierze. Od razu uzupełnimy wyposażenie. Niedługo chciałbym się wybrać do tej bazy obcych, tylko że potrzebuję, aby moi żołnierze byli możliwie w dużych ilościach. I to jeszcze najpierw, żeby ktoś został w rezerwie w bazie, jak wrócę i będę miał na przykład postrzelaną armię, żeby miał kto zastąpić tych rannych, ewentualnie zabitych. O! Fighter i Scout. Zainteresujemy się. O, kolejny fighter. Chciałbym co najmniej tego Scouta dorwać, ale... może się uda coś więcej. No, skrobię sobie ten fighter. Fajnie go szybko zestrzelić. W sumie. No, szybciej, bo on odciąga dla niego pomoc. Oj, ale jeden z moich dostał. Znowu. Dobra, uciekajcie, uciekajcie. Jest, tylko że teraz nadciąga noc. To nie jest dobrze. Poza tym nie mogę wystartować moim transportowcem wojska, ponieważ... oni są za blisko, mogliby go zestrzelić na przykład. Mam nadzieję, że tylko teraz tutaj polatają sobie, a przed nadejściem poranka odlecą. Ale kusi mnie ten Scout. Gdyby nie to, że mam postrzelany statek. Ale chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie spróbować przegonić ich. O, nawet można powiedzieć, że nieźle go naprawili. No, spróbujcie. Mają szybciej paść niż ten myśliwiec. O, już jest dzień. O, zestrzelony. I fajnie, bo moje myśliwce nadal prowadzą walkę z fighterem, a w międzyczasie spróbuję dostać się na pokład zestrzelonego fightera. Byłoby fajnie w ciągu tego dnia odwiedzić fightera. Tak, uzupełnimy na pokładzie nostki moich żołnierzy najlepszych, wracają ze szpitala. Tak, i fajnie by było jeszcze w tym dniu odwiedzić zestrzelonego skauta oraz fightera, na którego się właśnie wybieram. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Dużo zależy od tego, jakie straty poniosę. Okej.
No, mapa takie, powiedzmy, łąka europejski. Oj, już jest ufludek. Tak, ten Vipon Snakeman. Tak, ale wydaje mi się, że może na początek spróbuję Mentosik, bo jednak ostatnio bardzo dzielnie stawał. Chciałbym, żeby troszkę killów zarobił. Oj. No niestety. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. A kto ryzykuje, ma kille. Tak. Avalach. A, tu już widać, że tam będzie budynek. Tylko chciałbym to końca rozpoznać tutaj. O. Jeszcze trochę. Może tutaj staniesz? O! Ktoś tutaj się bawił. Orzeszek. Zabezpieczysz flankę. Pinia. Mogłabyś tutaj. I prawdopodobnie będziesz odpowiadała za lewą flankę. No chyba, że coś się zmieni. Sasza. No, ja myślę, że najlepiej jak obie dziewczyny pójdziecie razem. Fire. Tak. Będzie dobrze przebadać ten budynek. Ale cwaniak. Tylko teraz ja nie wiem, on chyba jest zasłonięty. Nie wiem, czy się uda go dostać. Oberwał, ale nie wydał z siebie odgłosu, więc... No szkoda. 35 zostało. To jest za mało na cokolwiek, więc najlepiej by było, gdyby jednak inny żołnierz go zabił. Orzeszek nie ma linii strzału. A to oznacza, że może dlatego, bo był za nisko, musi się wstać. Nie, to jednak jeszcze nie to. Dlatego Fael byś musiał ustąpić miejsca kolegom. O, może... Może tutaj dobiegniesz? Okej. A Orzeszek spróbuje zdjąć go. No, trafił. 10 punktów zostało. No to już tylko zejdź z linii strzału. Może tu. Okej. No, trochę punktów jest. Może się udać. I może seryjnym. Aristeo, który zabezpieczy nas z tej strony, osłoni, oraz zawsze, którego zadaniem będzie podleczyć Mentosika. No i tutaj dołączę do pozostałych żołnierzy. Dużo punktów nie zostało. No i to w zasadzie byłoby na tyle. Oddajemy turę. Wszyscy cali. Avalach. Rozpoznasz ten
budynek. W ogóle prawdopodobnie starać się będę właśnie zacząć od rozpoznania go. I to z kilku kierunków. Tak. I tu czekasz. Dobiegniesz. Orzeszek. Pinia. Tak, lewe skrzydło spróbujemy wpierw rozstawić. Gdyż żołnierze z tego skrzydła mogą wykryć ufolutka i wtedy centrum będzie mogło ich wesprzeć. O właśnie, o czymś takim myślałem i akurat tu się to udało. Jak widzicie, żołnierze mojego centrum są doskonale rozstawieni do takiej misji. I myślę, że doskonale podołają temu zadaniu. Tak. Najlepszy z najlepszych. Ale byłoby fajnie, gdybyś się tutaj gdzieś przykampiła w takim miejscu. No, trochę za bardzo otwarte jest może. A może tu? I czekasz. Fajnie. Obejdziesz ten budynek. I wyjdziesz na tyły skrywających się w nim obcych. Orzeszek. Dołączysz do niego. I razem pójdziecie tam. Zawsze. Tutaj przy kampi. Aristy ja troszkę punktu stracił, więc tylko dobiegnie tutaj do ściany i może jeszcze podejdzie z jeden kroczek. O, akurat w sam raz. I oddajmy turę. Ej. Jak ta krowa tam się dostała? Ale pojechał zawsze. 32 punkty życia mu zostały i ma dwa krytyczne. Dobra, spróbujmy tą krowę zdjąć. Zemści się. Oj. Myślałem, że trafił, a trafił w tą ściankę. Raz. I jeszcze może z jeden strzał, co? Przetrzymała to. No dobra, teraz wycofaj. Ale nie można było za daleko. Teraz pytanie, kto by mógł tą krowę zdjąć, nie zdejmując zawsze naszego towarzysza broni. Pinia czy Sasza? Sasza by mogła, tylko że wolałbym... Może nie seryjnym, bo to może się dobrze skończyć, a wycelowanym. O, pięknie. I tak trzymać. Aristejo. Uleczysz towarzysza. No, spora rana nawet była. Okej. Boję się, że po tej ranie zawsze trafi do szpitala. Mam nadzieję, że na krótki okres. No cóż, tak czasami się zdarza. Bo ja muszę po prostu już myśleć o tym, kogo wyślę na pokład ze strzelonego skauta. Ale na razie można powiedzieć, że mam kogo wysłać. Okej. I tutaj przeczekasz. Fire. O, fajnie jest przejście. Tylko
tylko musimy bardzo uważać, bo czasami przez takie szerokie przejście to może krowa przylecieć, więc... Czyli Reaper, tak, tu się lepiej schowaj. Może cię przegapią. O, orzeszek tutaj dobiegnie. Pinia. No niedługo mapa się kończy, już widać jej zarys końca. Oj, larwa. Pinio, zdejmij ją. No i to jest pro. Niestety masz trochę za mało punktów, żeby się schować, więc... Mam nadzieję, że przeżyjesz to. Aha. Tak to wygląda. Chyba lepiej będzie wpierw Avalachem zajrzeć. No i z prawej strony flankę trzymają Fael oraz Orzeszek, a ty w tym czasie tutaj rozpoznasz. No, wygląda na to, że tak, w budynku nie ma nikogo, jeśli chodzi o parter. Tak, i czekasz. Tak, to za daleka droga, może raczej tu bardziej. Ale w sumie tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Ale to na następną turę. O tu. Aha, bo ty strzelałaś, dlatego nie masz już punktów. Jest dobrze. Avalach. Może wyjrzysz na zewnątrz, czy czasem któryś tu nie stoi, ale wygląda, że chyba nie. Fael, zajrzysz może na piąterko. Aha. To jeszcze tutaj. I może przebadasz całe... To tutaj pomieszczenie, które się... Aha, to jest taki daszek. Ja przypominam sobie budowę tego budynku, znaczy rozkład jego pomieszczeń, także... No tutaj jest takie duże jakby silniki czy coś. Ale to w następnej turze. I tam jest taki daszek. Dobry do kampienia, znaczy się do snajpowania w tym wypadku. Okej. Okay. I może za bardzo się już nie narażaj. Avalach. A może jednak wpierw tutaj uzyskamy odpowiedź? Nie, nie ma nikogo. Nie sądzę. Lepiej będzie się przemieścić. Może nawet tutaj. Albo tutaj. Tak. A ty się tutaj wycofasz i będziesz wspierać w następnej turze Orzeszka. A ciebie będzie wspierał Mentosik. Tak, tutaj już koniec mapy. Dobra, i możemy zmienić kierunek marszu. Bardziej w centrum pójdziesz, ale też jako żołnierz lewej flanki działasz. Okej. Okay. No i może odczekasz. Aristeo. Troszkę ryzykownie, więc może... Lepiej niech się zawsze naraża. On już w końcu oberwał i tak idzie do szpitala, więc jedno trafienie więcej czy mniej. O! To już jest pokład.
A Aristeo dobiegnie tutaj. Świetnie. Lubię, gdy jest taki otwarty szeroko wrak statku obcych, bo można go fajnie spenetrować, nie narażając się na ryzyko otwarcia tych drzwi, za którymi może się skrywać morderca, morderczy ufoludek. Tak. No tak mówiłem, nie? Prawda, no. Czy nie wiem, czy to jest silnik, to takie wygląda jak taka instalacja klimatyzacji, czy wentylacji, coś takiego. Okej. Okay. Orzeszek. Tu już jest koniec mapy, także zamkniesz, domkniesz tą prawą flankę i zaczniesz spychać. O, właśnie, jest coś. Tak, ty masz troszkę za mało tych punktów, więc się tylko schowasz, ale wydaje mi się, że to jest wyważona sytuacja dla Avalaha, który jest idealnie na wprost. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, idealnie. To jest profesjonalizm. Tak. Lata szkoleń. Najlepsi dowódcy. No to swoje robi, procentuje. Szczególnie, że to są tacy dowódcy, którzy są bardzo skromni, no nie mają jakiegoś takiego wlewu. Potrafią docenić żołnierza. Potrafią na przykład, tak jak tutaj mieliśmy do czynienia, że Aristeo wysłał zawsze przodem, żeby dać mu większą szansę zdobycia doświadczenia. Natomiast teraz, gdy już wchodzimy do takiej akcji bardziej narażającej się, nie? To oczywiście Aristeo... Kurczę, po co ja go tak przodem wysłałem? No więc Aristeo w tym momencie przejmuje dowodzenie, w tym najbardziej krytycznym momencie, i pozwala zarobić punkty rekrutowi zawsze. O proszę, i przynajmniej asystę będzie miał. Chociaż nie zabił. Kto by mógł go zabić? Jak widzicie, Aristeo nie jest chciwy killów i odstępuje je innym żołnierzom. Może na przykład Pinia, która jest troszeczkę jakby powyżej i Aristeo nie jest na linii jej strzału. Może ona to wykorzysta? Ciekawe, że miałem przeczucie, że jej się to uda, więc naprawdę jest po prostu doskonale wyszkolonym żołnierzem. Tak. I na pewno jeszcze nieraz nas zadziwi. No, małymi kroczkami. Nikogo. Dobra, ale ja myślę, że nie wchodzić teraz tam, tylko się tu schowamy. I w następnej turze, mając pełną pulę punktów ruchu, Aristeo udowodni, jaki z niego kozak. Właściwie co tu udowadniać, każdy wie to. Już dzisiaj, już zawsze. Tak, i tu może się skampisz, bo ma za mało punktów, żeby chodzić. Natomiast Sasza, no ja bym chciał, żeby ona tu się pojawiła i może domknęła lewą flankę, ale to tak stopniowo. No może... No, dobiegnie. Tylko tyle, że już na akcję to raczej punktów nie ma. No ale na razie nie oczekujemy od niej akcji, tylko żeby się przemieściła. Tak, jeszcze punkty ma Mentosik. Który jest też w dosyć ciekawej sytuacji. Może tutaj podejść i zajrzeć do statku obcych. O! Śmierć przypomniała sobie o nas i chciała nas dopaść. Nawet dwóch jest. Wiesz co, schowaj się może. No nie, może trochę bardziej, bo oni mogą tu przyjść. Sam rozumiesz. Tak, i oddajemy turę. Oj. Oj. Widzicie? To jest ta pogarda śmierci w oczach Aristeo. Tak, tylko najpierw spróbujemy załatwić temat z tym tutaj miłośnikiem. Ale może właśnie odstąpimy to zawsze, ponieważ on pójdzie prawdopodobnie do szpitala i wolę, żeby to on miał te kile. Może
że mu się uda, zanim pójdzie do szpitala, awansować, chociaż no różnie bywa, bo z tego co zauważyłem, to jest fajnie. Teraz coraz trudniej zdobyć awans, no bo wiadomo, no im wyższy poziom jest, to jest uzależniony od odpowiednio większej ilości zabitych ufologów. O nie. Tak, to zawsze już strzelał. Kto by mógł go zdjąć? Tu trochę komot nie bardzo odpowiada. Ale gdybyś ty, Fael, się tutaj troszkę postarał, pośpieszył. No. No jedna taka seryjka chyba z tego wyjdzie, co? Tylko jest zawsze niebezpieczeństwo, że w dach możesz trafić, ale... Albo dach może nie pozwolić ci strzelić. Ale mam nadzieję, że trafisz. Chociaż raz, proszę. Jest. No drugi już był gorszy. No ale raz trafiłeś, więc można powiedzieć, że... Jest nadzieja, że... Alisteo zdoła dobić. Albo może Mentosik. W awalach i orzeszek to nie, ale na przykład mógłby orzeszek. Się zastanawiam. A właśnie, a gdyby. Nie. Trochę. Trochę lepiej chyba będzie go po prostu zabić teraz. O nie. Jest, świetnie. Tak, ale teraz to już lepiej będzie się tutaj schować, bo mam mało punktów. No fajnie. Na odwrót już za późno. Trzymamy kciuki za Alisteo. Chyba, że Sasha zdoła zajść go od tyłu. Pytanie brzmi, czy jest przelot? Nie, nie ma. No, nie ma te drzwi. To nic, wycofasz się. W następnej turze możesz się bardziej przydać. Okej. Natomiast pinię na maksa doślę do przodu, ponieważ nie ma szansy, żeby go zastrzeliła. Tak. I teraz tak, tu jest podobna sytuacja na prawej flance. Mamy Orzeszka, Awalacha i Mentosika. To może zwiniemy prawą flankę, żeby mieć pewność, że w następnej turze Orzeszek wpadnie od tej strony, jeżeli oczywiście jest wybity otwór. O, nawet lepiej, ufoludek. Tylko, że Orzeszek ma już tylko 30 punktów. Ale mamy tutaj Awalacha, który może pociągnąć seryjnym. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jest, świetnie. O, jest wybity, otwór było widać. Także od góry Orzeszek może wtargnąć, ale najpierw musi tu dobiec. W następnej turze wszystko się rozstrzygnie. Tak. Może by, kurczę, nie blokowało ta ścianka. Ale Mentosik ma bardzo dużo punktów i mógłby spróbować w sumie. To może być ostatni ufoludek. Zabij go. Przedostatni. Niebezpiecznie jest, ale Mentosik dasz radę, prawda? Świetnie. 17 punktów zostało, wycofaj się. Tak. I czekasz. Tu niestety... Chociaż... Jest trochę tych punktów. A myślę, że da się bardzo dobry kąt wypracować. Jest. Oj, to już gorzej. No i to też. Tak, ale my nie będziemy ryzykować, także wycofasz się i ukryjesz. Tutaj.
ręce albo Aristeo, albo Mentosika. A jednak na Mentosika miał ochotę. Tak, teraz kto by mógł go najpierw zabić? Może Aristeo? Jak ty się względem niego ustawiłeś? Masz linię, czy nie masz? Nie masz. To może przemieścisz się i spróbujesz go zabić. A jak coś, to Mentosi go dobije. Ale nie, nie ma potrzeby. Teraz tak, byłoby fajnie, gdyby Orzeszek zajrzał, bo może to był już ostatni ufoludek. Oj, chyba nikogo. Świetnie. I właściwie nie ma się gdzie schować. No tak, mówiłem, zawsze idzie do szpitala. Zawsze zabił jednego, Aristeo trzech, Sasza jednego, Pinia dwóch, Mentosik dwóch i Avalach trzech. No i troszkę prezentów. Tak. No i tu jeszcze jest walka. Tak. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Spotykamy się w kolejnym, w którym zamierzam odwiedzić te wraki. Trzymajcie się.